Ojcze, Tobie dziękujemy, Panie, że możemy być na tym miejscu. Panie, że Ty chcesz po raz kolejny się spotkać z nami, ze swoim Kościołem. Chcemy Cię uwielbić tutaj, błogosławić, powiedzieć, że to Ty jesteś Panem, że Tobie się należy wszelka chwała, wszelka cześć, a Duchu Święty Ciebie zapraszamy, abyś był dzisiaj tutaj obecny. Poprzez to Słowo, którym chcemy dzisiaj wygłębić. Panie, abyś otworzył to Słowo przed każdym z nas. Panie, aby to Słowo dla każdego z nas mogło być Słowem objawionym, Panie, żeby nie było Słowem literą. Panie, ja się o to modlę, aby to miało przystęp, Panie, przede wszystkim do mojego serca, do serca każdego z nas, jak tu jesteśmy, aby ono mogło wydawać owoc, Panie. Po to tu jesteśmy, po to chcemy się zagłębiać to Słowo, aby ono mogło przynieść owoc w naszym życiu, dlatego, że my potrzebujemy wzrostu, potrzebujemy siły w Duchu Świętym, Panie, aby przez to Słowo owocować. Ja się o to modlę, Panie, aby każdy tutaj na tej sali, ze mną włącznie, mógł doznać, Panie, posilenia, aby mógł doznać wzmocnienia, doznać objawienia, aby to Słowo przychodziło, Panie, i było światłem, światłem dla naszym życiu, na naszych drogach, światłem w naszych decyzjach, naszych myślach, Panie, we wszystkim, co nas dotyczy. Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność. Duchu Święty, Panie, spocznij dzisiaj. Spocznij dzisiaj, Panie. Dzisiaj, Panie, aby to nie ja, ale Ty. Ale Ty we mnie, Panie. Abyś Ty przeze mnie dzisiaj mówił do każdego z nas. Niech Tobie będzie chwała. Kochani, chciałem Was wszystkich przywitać na naszym wtorkowym rozważaniu słowa, studiu słowa, nabożeństwa. Różne nazwy zamiennie funkcjonują, ale tak naprawdę jest to czas, kiedy rzeczywiście chcemy się pochylić nad Bożym Słowem, dlatego że przez Niego jest życie. W Ewangelii Jana jest napisane, że na początku było Słowo i ono było u Boga i ono było Bogiem. I to musimy mieć świadomość, że jeżeli dotykamy Bożego Słowa, to tak jakbyśmy dotykali źrenicy Bożego oka. Że to Słowo w nas to nie jest jakaś przypowieść, to nie jest jakaś opowieść, chociaż czasami to jest w formie przypowieści, ale to jest Słowo, które było u Boga i Bogiem było Słowo. Tak, dziękuję. Więc ja z wielkim drżeniem zawsze przygotowuję to rozważanie i tak sobie myślę, Panie, mów Ty, chociaż stoję tutaj fizycznie dzisiaj na tym miejscu, ale słowo też, którym chcę się dzisiaj podzielić, a to jest w zasadzie jeden werset, który wszyscy doskonale znają, będzie właśnie o tym mówił, że nie ja, ale Chrystus we mnie. Ci, którzy znają słowo, wiedzą, że to jest list do Galacjan 2:20. Możemy wyświetlić, kiedyś pastor niedawno mówił, że to jest najbardziej znane słowo, najbardziej wykładane słowo, więc ja do tego jeszcze dołożę swoje 5 groszy i chciałem was właśnie zachęcić, żebyśmy się pochylili, ale taki sposób być może praktyczny, taki sposób, który być może będzie konfrontował nas samych, ale na pewno będzie konfrontował mnie, bo ja go wypowiadam. A kiedy wypowiadasz słowo, to już wiesz, że nie ma biegu wstecznego. Kiedy wypowiadasz pewne prawdy, to wiesz, że już przed nimi nie możesz uciec, bo już je powiedziałeś. I że już nie ma ruchu w tył. A więc list do Galacjan 2:20, który mówi nam: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał mnie za samego siebie. I może 2 słowa na temat samego listu do Galacjan, bo jest to bardzo specyficzny list. To jest list, który apostoł Paweł napisał wiele listów, ale ten list, który jest do kościoła w Galacji napisany, on jest najbardziej ostry w formie. Znamy te słowa, które tam w 3 rozdziale się zaczynają. O Galacjanie, któż was omamił, któż was zaczarował. Takiej listy, że tak powiem, uwag nie znajdziemy w żadnym innym miejscu. Paweł bardzo ostro rozprawia się z klimatem, który powstał w tym kościele. Dlaczego? Dlatego, że do Bożego zbawienia, do dobrej nowiny, którą przyniósł, którą objawił, inni ludzie, inne moce zaczęły dokładać swoje 5 groszy. I tak sobie pomyślałem, że to jest taki ponadczasowy problem, bo to nie skończyło się, słuchajcie, w liście w czasach apostoła Pawła w kościele w Galacji. Ten problem przez całe wieki chrześcijaństwa ciągnie się cały czas.
ciągle są siły, ciągle są osoby, ciągle są moce, które próbują poprawiać Boże zbawienie. Które próbują wytłumaczyć, że jeszcze musisz zrobić to, a jeszcze musisz zrobić tamto, a jak nie ubierzesz się tak, albo nie będziesz się zachowywał inaczej, to twoje zbawienie już jest przynajmniej pod znakiem zapytania. Masz wyglądać tak, masz się zachowywać tak. I myślę, że każdy gdzieś w swoim życiu chrześcijańskim spotkał się z takim nurtem w bardziej radykalnym lub mniej radykalny sposób, ale zawsze przychodzą siły, które chcą poprawiać Boże zbawienie. Dlatego, że diabeł najbardziej jest zainteresowany tym, żeby to, co proste, to, co doskonałe, to, co cudowne w przekazie, czyli Ewangelia łaski, zbawienia, została skomplikowana. Żebyśmy byli, sami się zaczęli zastanawiać, czy może rzeczywiście coś by nie należało dodać. Więc Paweł bardzo mocno rozprawia się z tymi poglądami w swoim liście. Podnosi też w tym liście bardzo wiele prawd. Tam podnosi prawdy o błogosławieństwie, o dziedzictwie, o synostwie, nie sługa, a syn, o błogosławieństwie wierzących nowotestamentowych, którzy mają udział w błogosławieństwie Abrahama. To jest bardzo głęboka prawda. Też mówiłem jakiś czas temu na ten temat. Więc to są prawdy w tym liście, które dotykają naszej tożsamości. I dlatego Paweł tak walczy z tymi poglądami, dlatego że diabeł atakuje naszą tożsamość. Jeżeli masz tożsamość dziecka Bożego, jeżeli wiesz, że wiesz, jeżeli wiesz, że Bóg cię kocha i Bóg cię usprawiedliwił, to nic innego nie będzie miało na to wpływ. Ale będzie przychodziła cała masa różnych czynników zewnętrznych, które będą spróbowały nas zachwiać w tym poglądzie, w naszej tożsamości, kim jesteśmy. Czy jesteśmy synami, czy jesteśmy sługami. Dlatego, że diabeł tak naprawdę przyszedł po to, aby kraść i zabijać. I jeżeli nie możecie zabić, a nie możecie zabić, bo masz Ducha Świętego w sobie, to możecie okraść. Ja się dzieliłem na spotkaniu z młodzieżą właśnie tym poglądem, że diabeł przychodzi po to, żeby cię okraść. I musimy pilnować tego, co mamy i stać na straży poglądów, które Jezus nam dał, praw, które nam dał, tożsamości, które nam dał, bo diabeł będzie przychodził, żeby ci coś wykraść. Więc żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, teraz żyje Bożym rodzajem życia we mnie. Jakie są praktyczne aspekty tego słowa? Słuchaliśmy tego słowa bardzo, bardzo wiele razy, ale zacząłem zadawać sobie pytanie, ale co ono tak naprawdę zmienia w moim życiu? Albo co ono ma zmienić, a jeszcze nie zmieniło? Więc pierwszą taką myśl, którą chciałem się podzielić, że musimy mieć bardzo silne podstawy, skąd wypływa miłość Chrystusa Jezusa. I tutaj w tym liście, w Galacjan 2:20, niech on jeszcze chwilkę będzie wyświetlony, jest do tego odpowiedź, że Jezus nas ukochał i wydał samego siebie na krzyżu. I krzyż to jest miejsce historyczne. To nie jest coś, co jeszcze ma się wydarzyć, to nie jest coś, co jest jakąś prawdą głoszoną, to jest historyczny fakt. I my możemy, musimy i mamy odnieść się do historycznego wydarzenia, które było 2000 lat temu. 2000 lat temu Jezus umarł i ukochał i wydał mnie i wydał za mnie samego siebie. To jest podstawa mojej wartości i to jest podstawa mojej tożsamości. Bo jeżeli masz tożsamość, masz mieć tożsamość, to musisz wiedzieć, skąd jesteś, tak? Każdy z nas ma jakieś swoje nazwisko rodowe, jakiś tam... I wie, że ja jestem z tamtych cieślarów albo z Sikorów, albo z tego gronia. Mamy pewną tożsamość w ciele. Tym bardziej musimy mieć tożsamość duchową. I ta duchowa tożsamość musi mieć punkt, w którym się rozpoczyna. Punktem rozpoczęcia naszej tożsamości jest krzyż. Jestem ukrzyżowany wraz z Chrystusem, żyję już nie ja. Jezus pokochał mnie i wydał za mnie samego siebie. Więc 2000 lat temu wydarzyło się coś, co nas ustawiło w życiu chrześcijaństwa, życiu Jezusa. Tam zostało też ukrzyżowane nasze stare ja. I pomimo, że fizycznie nas tam nie było, ale nasze stare ja, jako skalane dla Boga, było nie do przyjęcia. Więc ono musiało zostać przybite do krzyża. Jezus dał nam nową tożsamość. Jest nowa tożsamość ze starego życia
w oczach Bożych nie pozostało nic. Nie mamy prawa trzymać się kurczowo z Twojego starego życia. Musimy go odpuścić. Izajasz 63 rozdział, ja tylko wspomnę, że są zapisane tam słowa, ukarany jest za moje winy. 63 Izajasz, tak. 53, przepraszam. Ukarany za moje winy, a jego ranami jestem uzdrowiony. To jest dalsza część tożsamości i zobaczcie, że to jest jedno zdanie. Ukarany za moje winy, a jego ranami jestem uzdrowiony. To są nierozerwalne prawdy dotyczące naszej charakterystyki. Jeżeli jesteś zbawiony i masz winy przebaczone, to tak samo masz dostęp do uzdrowienia. To nie są rzeczy, które mogą zaistnieć samodzielnie. Izajasz o tym mówi właśnie w 53 rozdziale. To jedno zdanie. Przebaczenie i uzdrowienie zawsze musi iść w parze. Więc Jezus, umierając na krzyżu, umarł wraz z naszym starym człowiekiem. To nie remont. Naszej starej natury nie da się wyremontować. Nasza stara natura, martwe uczynki zostały tam przybite do krzyża. Więc albo żyję ja, moje stare ja, albo żyje Chrystus we mnie. I to jest prawdziwa tożsamość dziecka wierzącego. Pomimo, że patrzymy na siebie w ciele, pomimo, że stoimy przed sobą, patrzymy na siebie takimi oczami, jak widzi nas Chrystus. Nowa tożsamość, nowa relacja. I Biblia na to, co może zrobić stary człowiek, mówi martwe uczynki. Że albo robimy coś ze swojego starego człowieka, i Biblia o tym mówi, że to są martwe uczynki. Dlaczego? Dlatego, że autor tych uczynków nie żyje. On umarł. Więc jeżeli robisz coś ze starego człowieka, to są martwe uczynki właśnie. A zachęca nas do tego, abyśmy robili rzeczy wiary. I w liście do Hebrajczyków też taki znany werset, czwarty rozdział, dziesiąty werset mówi, kto wszedł do odpoczynku jego, ten odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy stare ja minęło, to możesz odpocząć od swoich dzieł. Tam jest oczywiście też mowa o szabatnim odpoczynku i tak dalej, ale ono też nas zachęca, żebyśmy odpoczęli i przestali robić swoje stare dzieła, abyśmy zaczęli robić rzeczy wiary, dlatego że nie my, ale Chrystus w nas powinien mieć przestrzeń do tego, abyśmy funkcjonowali. Aby przestać robić swoje dzieła, a zaczęli robić dzieła Jezusa Chrystusa, który żyje w nas. Kiedy Chrystus we mnie, to mamy wielkie prawo do tego, aby stracić wszelkie swoje naturalne ograniczenie. Dlatego, że kiedy Chrystus we mnie, to inna tożsamość, która mieszka we mnie, może czynić rzeczy. Więc nasze naturalne ograniczenia, ja się wstydzę, ja nie mogę, ja zajdę, ja nie przyjdę, tracą rację bytu. Dlatego, że swoja stara natura powinna zostać tam na krzyżu, gdzie jej miejsce. To brak ograniczeń. Jezus we mnie to inny potencjał, inne możliwości. Jezus we mnie to nowe możliwości Chrystusa poprzez mnie. I kiedy widzicie dzisiaj mnie tutaj stojącego, to ja chcę powiedzieć, że wszelkie cielesne rzeczy, wszelkie cielesne ograniczenia musiałem zostawić na krzyżu, bo inaczej trudno by tu było wyjść i stanąć przed wami. Więc w wierze posłuszny Słowu Bożemu dzisiaj stoję tutaj, dlatego że wierzę, że Chrystus we mnie uzdalnia mnie do tego, co cieleśnie nie byłem w stanie zrobić. Jeżeli wszelkie ograniczenia zostały odsunięte, to Chrystus może nas używać do zupełnie nowych rzeczy. Jeżeli wszelkie ograniczenia zostały odsunięte, to Chrystus może ciebie używać do wszelkich nowych rzeczy. Kiedyś słyszałem w jednym kościele świadectwo, kiedy dzieci na uwielbieniu wyszły i z pobudzenia Ducha Świętego prowadzący mówił, żeby też wyszły osoby chore i te dzieci się modliły. I wiecie, że po takiej modlitwie dzieci ze szkółek było sporo świadectw ludzi, którzy zostali dotknięci. Dlatego, że Chrystus przez nich mógł uzdrawiać. Dziecko nie, ale mógł użyć dziecka. W Biblii nawet mamy opis, że Bóg używa osła.
kiedy nie może się z człowiekiem dogadać. Tak, jest historia, kiedy w Starym Testamencie nie będziemy wchodzić. Więc rzeczywiście, kiedy nasze ograniczenia pękają i nasze ograniczenia zostają na krzyżu, to mamy inną skalę możliwości. Mamy skalę możliwości tego, kto w nas mieszka. Kiedy Chrystus w nas, to nie znaczy, że my nie mamy nic do roboty. To nie znaczy, że zostaliśmy zwolnieni, że możemy teraz usiąść, założyć nogę na nogę. Kiedy Chrystus w nas, wręcz przeciwnie, będziemy bardzo zapracowanymi ludźmi. Co mam na myśli? Dlatego, że musimy budować Boży potencjał w sobie. Poprzez Boże Słowo, czytanie Słowa, absorbowanie Słowa, nasączanie się modlitwą, przebywanie w uwielbieniu. To są rzeczy, które ładują nas wewnętrznie, naszego ducha. Nasz duch zostaje wtedy wzmocniony. Kiedy Chrystus w nas, to nie znaczy, że jesteśmy bezrobotni. Musimy dostarczać Bożej substancji do swojego wnętrza, do swojego ducha, aby to, co ma się z nas wylewać, będzie się wylewać. Tak można to przyrównać do ładowania akumulatorów. Teraz jest moda na samochody elektryczne. Ale tak sobie pomyślałem, że pomimo, że jest prąd i jest samochód elektryczny, który trzeba naładować, to nie każdym kablem i nie każdym prądem można to zrobić. Musi być odpowiedni prąd, odpowiednie natężenie i odpowiedni adapter. Co przez to rozumiem? To, że jedynie Duch Święty może być tym adapterem, który będzie dostarczał Bożej energii do naszego wnętrza. To nie może być byle jaka energia, to nie może być cokolwiek, ale to musi być Boża energia dostarczana do naszego wnętrza. Więc, a potem z tego, co zdeponowane jest we mnie, Bóg może używać na zewnątrz. Jeżeli będę pusty, to Bóg nie ma co używać na zewnątrz. Ale jeżeli jestem naładowany Bożą energią, tak jak powiedziałem, słowo, modlitwa, uwielbienie, trwanie w Bożej obecności, mój duch się buduje, on może się potem wylewać na zewnątrz. Więc mogę używać tego, co Boże we mnie. Nie ja, ale Chrystus we mnie może wylewać się na zewnątrz. Kiedy Chrystus we mnie, będę trwał w oczekiwaniu, to już kolejna myśl, kiedy Chrystus we mnie, będę trwał w oczekiwaniu, co Bóg będzie mówił przeze mnie i co będzie przeze mnie robił. Wyczekuję tego, obserwuję tego, to nie jestem biernym obserwatorem. Duch Święty w tobie, Duch Święty we mnie będzie się poruszał. I my musimy być gotowi wyczekiwać na Jego reakcję. Wiecie, takich reakcji nie da się przewidzieć, tego się nie da nauczyć, to nie jest coś, co można zaszufladkować. Poruszanie się Ducha Świętego, jak każdy z nas pewnie wie, jest bardzo wysublimowane. Duch Święty porusza się wtedy, kiedy On chce, nie kiedy my chcemy, wtedy, kiedy On potrzebuje, kiedy On ma coś do zrobienia, kiedy On ma coś do powiedzenia. A my musimy być gotowi nasłuchiwać tego, co jest. Problem jest w tym nasłuchiwaniu taki, że my mamy w sobie i naokoło siebie bardzo dużo zagłuszaczy. Słuchać głosu wewnętrznego Ducha Świętego, kiedy wszystko do nas mówi, kiedy cały świat do nas mówi, to jest wyzwanie dla chrześcijanina. Dlatego, że Bóg do nas mówi, to jest oczywiste, ale diabeł do nas mówi, tak? Mówi diabeł. Ludzie do nas mówią inni. Świat do nas mówi. Będzie przemawiał, tak? W końcu my sami zaczynamy. Media do nas mówią, wręcz krzyczą, co się dzieje. Tych głosów zewnętrznych, których my mamy, jest całe multum. My tak naprawdę mamy mnóstwo koło siebie zagłuszaczy głosu Ducha Świętego. Kiedy, nie wiem, ja już z racji wieku jeszcze pamiętam czasy komuny, bardzo się też interesowałem jakimiś sprawami politycznymi wtedy i nasłuchiwałem Radia Wolna Europa, nie wiem, starsze pokolenie będzie wiedziało, o czym mówię. Radio Wolna Europa, Radio Ameryka. Ale była cały przemysł w ludowej Polsce, która starał się zagłuszyć ten głos. Były całe urządzenia, stacje, zagłuszarki tak zwane, że tam, gdzie była podawana ta prawdziwa informacja, wolna informacja, nie zmanipulowana, to powstawały całe zagłuszarki. Nawet
tak mi się wydaje, że tutaj w Ustroniu na Czantorii, na Równicy było miejsce, gdzie taka zagłuszarka była i na ten region wysyłała po prostu bzyczenie, piszczenie, żebyś tylko nie słuchał. Więc to jest taka analogia, że tego głosu w sobie Ducha Świętego musimy nasłuchiwać, dlatego że to Duch Święty będzie mówił, kiedy masz iść, gdzie masz iść, co masz zrobić, jak się masz poruszać. Jeżeli miniemy ten głos, jeżeli nie dosłyszymy tego głosu, to możemy pozostać nieruchomi. Chrystus w nas to Boży rodzaj siły. I Jakub 4,7, znamy bardzo dobrze ten werset, mówi tak, list do Jakuba 4,7, podporządkowujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I doskonale znamy ten werset, tak? I najpierw to, co tutaj jest, pisze, podporządkowujcie się Bogu. Bez tego nie ma jak gdyby konfrontacji, możliwości konfrontacji zwycięskiej z diabłem. Więc to jest podstawa. Najpierw poddaj, podporządkuj się Bogu, poddaj się pod Jego zwierzchnictwo, oddaj Mu siebie, aby to On, a nie my, żył w tobie. I wtedy diabeł tak naprawdę, kiedy atakuje, nie atakuje nas, ale atakuje Chrystusa w nas. A to się mu nie może udać. To się mu nie może udać. Kiedy wtedy nie my stawiamy opór, ale Duch Święty, Jezus w nas, który jest, będzie stawiał opór diabłowi. I znowu, kiedy myślisz sobie, jak to ja mogę się konfrontować w diabelskiej jakiejś sytuacji, to się dobrze nie może skończyć. Nie ty, nie ja, ale Chrystus w nas będzie dawał odpór w takich sytuacjach. Więc Chrystus w nas to Boży rodzaj siły, z którego musimy być świadomi i też jak gdyby nie, wykorzystywać to w odpowiedni sposób. Bo kiedy sami będziemy stawiali opór, to upadniemy. To się tak zazwyczaj kończy. Ale kiedy Chrystus w nas powstanie, to diabeł atakuje, odbija się nie od nas jako nas, ale od Chrystusa. W sensie fizycznym i emocjonalnym, kiedy jesteśmy atakowani cieleśnie i cieleśnie dajemy odpór, to nas boli. Najczęściej nas to boli. Są jakieś tam rany emocjonalne, fizyczne, różne, ale kiedy Chrystus w nas, nie ma bólu, bo Jezus już cały ból zabrał na krzyżu, na krzyż. Jeśli Chrystus w nas, to potrzebuje nowego rodzaju pokarmu dla życia, które jest we mnie. I gdybyśmy mogli otworzyć pierwszy list Piotra 2:2 i też słowa, które bardzo dobrze znamy, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na tłumaczenie. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Tak, ta pierwsza część. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragniecie niesfałszowanego duchowego mleka. Ale inne tłumaczenie jeszcze mówi, zapragnijcie odpowiedniego dla was mleka. I zaraz do tego przejdziemy. Więc tutaj tłumacze używają zamiennie niesfałszowanego lub odpowiedniego. Nowy rodzaj życia, który jest w nas, będzie potrzebował pokarmu. I takie jest prawo też fizyczne na tej ziemi, że wszystko, co żyje, potrzebuje wzrastać. W zasadzie nie ma życia, które jest stagnacją, to znaczy bez wzrostu. Ale żeby wzrastać, to musi być odpowiedni rodzaj pokarmu. Po to, żeby wzrastać, żeby dojrzewać, musi ten pokarm być dobierany adekwatnie do wieku. Dziecko zmarnieje, kiedy będzie nieodpowiednio karmione. Jest specjalna dieta, tak, co tam w pierwszym roku, co tam w drugim roku. Jeśli nie damy mu odpowiedniego pokarmu, jeśli nie damy mu pokarmu w odpowiednim czasie, no to na pewno będziemy mieli fizyczne problemy. I to samo działa na płaszczyźnie duchowej z nami. Kiedy my się rodzimy do nowego życia, kiedy Chrystus w nas zamieszkuje, On potrzebuje odpowiedniego pokarmu. I Biblia bardzo dużo mówi na temat pokarmu, to w zasadzie można by osobne nauczanie poświęcić, że jest pokarm, który jest mlekiem na początku, że jest pokarm, który jest dopiero twardszy, a na końcu, powiedzmy, ten pokarm jeszcze bardziej jest treściwy. I wręcz przestrzega nas, żebyśmy nie zamieniali kolejności, żebyśmy nie zaczynali od pokarmów, które są
nieprzystosowane do naszego wieku, ale też nas zachęca do tego, abyśmy nie trwali na poziomie duchowego mleka. Bo czasami może być tak, że nasze życie duchowe już trwa i trwa i trwa, a my dalej jesteśmy na poziomie duchowego mleka. I ktoś powie, no dobrze, no ale to jest pokarm. Oczywiście, ale już nieodpowiedni dla ciebie. Już nieodpowiedni dla ciebie. W liście do Hebrajczyków 5:13-14 jest bardzo dobrze to tu wytłumaczone. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Więc widzimy, jest pokarm mleko, jest pokarm stały, jest pewien okres czasu, który jest wymagany i jest nasza odpowiedzialność, aby już po jakimś tam czasie nie przyjmować tego pokarmu, który jest na, chociaż on jest prawdziwy, na poziomie mlecznych rzeczy, ale żebyś się zaczął karmić adekwatnym pokarmem, który daje nam wzrost. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje nie tylko żyć, nie tylko być podtrzymywanym przy tym życiu, ale dojrzewać, wzrastać i się posilać. Aż do poziomu rozróżniania między dobrem a złem, tam jest napisane. Ale w tym pierwszym wersecie, który czytaliśmy, tam jest napisane właśnie, że pokarm może być niesfałszowany, ma być i ma być odpowiedni. I to są dwie kategorie, ja to mówię o dwóch tłumaczeniach, tak, bo to tutaj mamy wyświetlone tylko jedno. I to są dwie kategorie pokarmu, które mogą przydarzyć się nam na naszej drodze. Pokarm niesfałszowany i pokarm odpowiedni. Bo pokarm, powiem tak, pokarm odpowiedni musi być odpowiedni dla wzrostu, dla czasu. Kiedy jesteśmy już dojrzałymi duchowo osobami, to nie możemy polegać na pokarmie mlecznym. On nie jest sfałszowany, on jest prawdziwy. Tam nie ma nic do zarzucenia, ale jest nieodpowiedni. Ale jest cała masa pokarmu, który jest pokarmem sfałszowanym. I tu już jest gorsza sprawa, dlatego że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tyle elektronicznych mediów i nośników, możemy sobie słuchać naprawdę od A do Z. Różnych poziomów nauczań z różnych kościołów, nie tylko chrześcijańskich, od pogańskich przez, nie wiem, buddyjskie, jakiekolwiek. Możesz po prostu wybrać wszystko, co jest na świecie, klikając parę przycisków w internecie. Więc musimy być bardzo ostrożni, aby szukając, słuchając, były to rzeczy odpowiednie i niesfałszowane. Dlatego, że sfałszowany pokarm bardzo szybko doprowadzi nas do niestrawności duchowej. I zamiast wzrostu, zamiast dojrzewania, będziemy mieli problemy duchowego żołądka. Boże pożywienie zapewnia nam Bóg poprzez swoje słowo, ale i relacje. I w Jego słowie zawsze jest kompletny pokarm. I w Jego słowie, pomimo że czytają to ludzie, którzy się ledwo nawrócili i ludzie, którzy mają parę dziesiąt lat z Bogiem, każdy znajdzie pokarm odpowiedni, w odpowiedni dla siebie. Kiedyś był taki piosenkarz Rosiewicz, on śpiewał, że najlepsze witaminy mają polskie dziewczyny, albo to jakoś odwrotnie było. Ja bym powiedział, że najlepsze witaminy dla chrześcijanina są wyłącznie w Bożym Słowie. Jeżeli będziemy się karmili nieodpowiednim pokarmem albo sfałszowanym pokarmem, to prędzej czy później doprowadzi nas to do niesprawności duchowych. A więc mleko jest dobre na początek, ale potem potrzebujesz pokarmu, który daje ci siłę, wzrost. Być może ten pokarm będzie się łączył z obciążeniami pewnymi, tak? Tak jak na siłowni, żeby nasze mięśnie wzrastały na siłowni, to na te mięśnie zostaje przyłożony ciężar. Na początku mniejszy, potem większy. Czasami możemy się przy tym spocić, możemy się przy tym męczyć, ale efekt jest taki, że to doprowadzi nas do wzrostu. Więc karłowacenie, marnienie może się przydarzyć i jest to realne zagrożenie dla chrześcijan. Możemy tego uniknąć, szukając odpowiedniego pokarmu w odpowiednim czasie dla swojego funkcjonowania duchowego. Powiem jeszcze tak, że odpowiedni pokarm zawsze będzie w Kościele. Dlatego, że w Kościele jest
Myślę tutaj o roli pastorach, nauczających. Są osoby, które szukają dla ciebie dobrego pokarmu. Mówię to w tym kontekście, że wiele chrześcijan dzisiaj funkcjonuje sobie zupełnie poza kościołem. Mówi, no w zasadzie po co mi kościół, skoro ja mam internet, mam nauczania, mam książki i tak dalej. I to jest bardzo prosta droga, żeby się wpakować na pokarm, który będzie albo nieodpowiedni, albo zafałszowany. Kolejna myśl związana z tym słowem. Boże życie w nas karmi się wiarą. To jest specjalny rodzaj pokarmu. Boże życie w nas, bo jeżeli mówimy o tym, że nie my, ale Chrystus w nas, to musimy mieć świadomość, że Boże życie w nas potrzebuje pokarmu. Karmi się wiarą. I w Ewangelii Łukasza 18:8, w drugiej części jest też znowu słowo, które bardzo dobrze wszyscy znamy. Tylko czy Syn Człowieczy, to jest ta druga część wersetu, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? I teraz też pewnie ten werset można w wielu kontekstach tłumaczyć, ale czy znajdzie, o jakim przyjściu mówi? Przede wszystkim to są słowa Jezusa. Jezus mówi, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Gdy przyjdzie drugi raz, tak? Bo pierwszy raz już był, więc to jest pierwszy pewnik do znania. Ale o jakim rodzaju wiary myśli Jezus? Czy to jest wiara na zasadzie, no tak, Panie, wiem, że Ty jesteś? O jakim rodzaju wiary tutaj mówi? Każdy, kto wierzy, będzie czynił to, co ja i więcej. To są jego słowa z innego miejsca. I zupełnie niedawno taką usłyszałem przypowieść, może to miał być, no przypowieść, nie chciałbym użyć tutaj słowa jak jakiś żart, na temat Żydów, którzy mieszkali w ziemi izraelskiej, ale postanowiłem to opowiedzieć, dlatego że jak zacząłem myśleć na tym, to bardzo głęboko mnie w sumie ona dotknęła. I chodzi o to, że była susza, no i pobożni Żydzi, którzy mieszkali tam w ziemi izraelskiej, mieli problemy, bo nic nie rosło, poszli do rabina i mówią, rabinie, musisz się modlić, bo jest susza i nasze bydło marnieje, nic nie rośnie i za chwilę wszyscy pomrzemy. Módl się o deszcz. I ten rabin tak pochodził, troszeczkę pomyślał i mówi, nie będzie deszczu. Nie będzie deszczu, bo nie ma wiary. Oni się oburzyli. No jak nie ma wiary? No przecież przychodzimy do ciebie, chcemy, żebyś się modlił, wierzymy, że Bóg jest, a ty mówisz, że nie ma wiary. A on mówi, nie ma wiary, bo gdyby była wiara, to byście przyszli z parasolami. I tak pierwsze się roześmiałem, a potem sobie pomyślałem, że to jest Boży rodzaj wiary. On mówi o Bożym rodzaju wiary. Ilekroć ja sam modlę się, ale już mam plan B. Ilekroć ja sam przychodzę, modlę się, ale już mam zapasowy plan. A on mówi, nie będzie deszczu, bo nie ma wiary, bo jakbyście mieli wiarę, to byście już przyszli z parasolami. I mam takiego znajomego, z którym się tam raz na jakiś czas spotykamy, nie jest z tych terenów. I zawsze on też prowadzi jakąś działalność chrześcijańską i kiedy się spotykamy ze sobą, tak on ma zawsze plany, bardzo duże Boże plany, tak? I on mi opowiada, dzieli się z tymi swoimi wizjami takimi, to zrobimy, tam zrobimy. No ja znając sytuację, że to są trzy osoby czy cztery gdzieś tam zgrupowane razem, środki finansowe też dość ograniczone, zawsze sobie myślę, no fajnie, dobrze, fajnie, wybudujecie, kupicie, zrobicie, wszystko będzie fajnie, nie? No i za jakiś czas sytuacja się powtarza, znowu jest jakiś tam nowa wizja, nowy projekt. I kiedy tak myślałem właśnie nad tą wiarą, to Duch Święty mi powiedział, widzisz, być może on jeszcze nie doświadczył deszczu, ale on zawsze przychodzi z parasolem. On ma oczekiwania. I to mnie tak naprawdę bardzo skonfrontowało, bo ja należę do ludzi, którzy tak twardo stąpają po ziemi i te plany moje zawsze się wiążą z tym, co mogę zrobić, gdzie właśnie jest ta pewność, nie? Ale są ludzie, którzy mają wiarę. Może jeszcze nie doświadczyli deszczu, ale przychodzą z parasolem. Za każdym razem przychodzą z parasolem. I to jest właśnie Boży rodzaj wiary.
Boży rodzaj wiary, który widzi. Boży rodzaj wiary, który widzi to, czego nie ma. To, co Bóg może powołać do bytu. Zachęcam, dzielę się, mówię to przede wszystkim do siebie, bo wiem, że jestem skonfrontowany najbardziej z tym słowem, abyśmy taki Boży rodzaj wiary w sobie pielęgnowali. Abyśmy widzieli rzeczy, które Bóg może uczynić. Abyśmy szli z tym parasolem. Tak jak na górze Tabor, kiedy Eliasz modlił się o deszcz i on już tam siedział i on już widział ten deszcz. Była piękna pogoda, nic się nie działo, ale widział. A więc Bóg daje deszcz, ale to my musimy przychodzić z parasolem w jakiejkolwiek sprawie. Dlatego Boży rodzaj życia w nas karmi się wiarą. Tak naprawdę Duch Święty potrzebuje naszej wiary, naszej przestrzeni, którą będziemy mu dawać, aby nas zacząć używać. Aby robić kroki przez nas. Wiecie, duch zawsze potrzebuje ciała. Ja nie wiem, czy to jest prawda biblijna, czy nie, ale teraz mi przyszło, że duch potrzebuje ciała. Jezus Chrystus, Bóg, nie ma na dole, tutaj na ziemi innego ciała, jak ciało Kościoła. Jak twoje i moje. Jeżeli On potrzebuje gdzieś kogoś posłać, to On musi użyć człowieka. Jeżeli On potrzebuje coś sfinansować, to On potrzebuje naszych majątności. Jeżeli On gdzieś potrzebuje za kogoś podwieźć, żeby komuś jak gdyby zrobić usługę, to potrzebuje kogoś, kto ma samochód. To są bardzo praktyczne, przyziemne rzeczy, które Duch Święty przez nas może wykonywać. To nie jest tak, że jeżeli Duch Święty ma przez nas działać, to musi być, nie wiem, ewangelizacja na pół Europy. Każdego dnia, w każdej sytuacji, w każdym domu i w każdym kościele są potrzeby Ducha Świętego, które ty, ja, my możemy spożytkować, możemy to zrobić. Jeśli Chrystus we mnie, to musimy wypuszczać Boży rodzaj z siebie, Boży rodzaj życia z siebie. To jest to właśnie, o czym mówię. Efezjan 1:3 mówi tak. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszystkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Jezus w nas, to już się wykonało. To fakt. Jezus mieszka w nas, życie Boże mieszka w nas. Ale naszym zadaniem jest uwolnić to na zewnątrz. I może pomimo, że brzmi to tak dziwnie, uwolnić, to tak naprawdę my możemy poprzez naszą cielesność więzić Ducha Świętego w nas. Nie dawać Mu przestrzeni, nie dawać Mu możliwości działania, nie dawać Mu możliwości wychodzenia poprzez nas na zewnątrz. Kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas, to buduje nasz potencjał. Ale dopiero działanie w Bożym Królestwie uwalnia ten potencjał na zewnątrz. Możemy być chrześcijanami, którzy nieustannie budują się w środku i będziemy tak zbudowani, że przebudowani. Ale uwalnianie tego potencjału w nas, na zewnątrz, dopiero daje efekt w Bożym Królestwie. Uwalnia z potencjału życia. Sam potencjał duchowy w nas to zakopywanie darów. Pamiętacie przypowieść o darach, o minach? Każdy tam dostał i jeden z mądrzejszych tych, w cudzysłowie oczywiście, sług zakopał. Powiedział, dla bezpieczeństwa nic z tym nie zrobię, bo jeszcze bym zepsuł. Dla bezpieczeństwa nie będę ryzykował. Tak, wziąłem, tak, oddam i będzie wszystko w porządeczku. No niestety źle się to dla niego skończyło, a dla nas to jest ostrzeżenie. To, co mamy, musi żyć. To, co mamy, musi być używane. To nie może być zakopane. Miejmy potencjał używany, a nie potencjał schowany. Amen? Chrystus w nas to chodzenie w świętości. I znowu, kiedy słyszysz takie słowa, kiedy ja to tak w sobie usłyszałem, że Chrystus w nas to chodzenie w świętości, no to jedynie aureola, biała laska i jakiś taki obrazek mi się. Ale apostoł Piotr często powtarzał, żebyśmy chodzili w świętości, że musimy żyć świętym życiem jak Chrystus. Ale co to znaczy? Chodzenie w świętości to nie czucie się świętym.
To nie ma nic wspólnego. To wykonywanie i naśladowanie dzieł Jezusa Chrystusa. Jezus żył świętym życiem. I kiedy On chodził na ziemi, to oczywiście On był Bogiem, ale kiedy On chodził na ziemi, to przede wszystkim robił i mówił to, co widział u Ojca. I kiedy my chcemy żyć świętym życiem, kiedy mówimy o świętym życiu w nas, to nie myślimy o tym, że my mamy być święci w wyglądzie, po prostu, nie wiem, chodząca aureola, ale mamy wykonywać dzieła Ojca. To, co Ojciec robił, to, co Bóg robił, to, co Jezus robił, to mamy powtarzać Jego słowa, Jego czyny. Nakaz wielkiego posłannictwa mówi nam o tym. Więc Chrystus w nas tak naprawdę, ta świętość Chrystusa w nas to wymiar praktyczny. Wymiar praktyczny posłuszeństwa i robienia Jego dzieł przez nas. Chrystus w nas to czas konfrontacji w nas samych. Boża obecność zawsze będzie konfrontowała naszą starą naturę. Pomimo, że ona jest przybita do krzyża, Bóg nie może z tą splamioną starą naturą mieć nic wspólnego, ale będzie konfrontowała w pozostałościach nas, które są to, co tam gdzieś jeszcze gdzieś jest poukrywane. I stara natura bardzo nie lubi, kiedy jest poprawiana, kiedy jej się zwraca uwagę. Zauważyliście? Ja to w sobie zauważyłem. Jeżeli ktoś przychodzi i coś mi zwraca uwagę, poprawia, no to poziom, tam się zaczyna coś dziać. Tam się zaczyna coś dziać, nie? W środku. Jest reakcja, kiedy ktoś próbuje, nie wiem, coś zmienić, poprawić i tak dalej. To coś się w nas odzywa. Dlatego, że królestwo i stara natura to miejsce iskrzenia w naszym życiu. I jest historia czy opowieść, którą Jezus w Ewangelii Mateusza zawarł, 16:16-17. Przeczytajmy to. I też bardzo dobrze znana ta historia, ale specjalnie przeczytam, bo tu jest fajny ten kontrast pokazany. Wtedy Szymon Piotr, a mówimy o sytuacji, kiedy uczeń ze swoimi uczniami na odludziu tam rozmawiali i Jezus zapytał, za kogo mnie uważają ludzie? Wtedy Szymon Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystusem, synem Bożego, żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. I to jest cudowny przykład, cudowne świadectwo Bożego objawienia dla człowieka. Piotr, rozmawiając z Jezusem, mówi, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Synem, Ty jesteś Chrystusem. Rozpoznajemy to. I życzyłbym sobie zawsze takich reakcji. Ale ta sytuacja nie skończyła się na tym miejscu. Jezus powiedział, że to objawienie poszło z Boga w Szymona. Czyli Boże objawienie miało do niego dostęp, Boże objawienie na niego spłynęło i on to przecież nie wymyślił, nie doświadczył jeszcze być może w sposób taki. On to jak gdyby przyjął jako objawienie. Ale za chwilę, wersety 22-23, za chwilę Piotr wziął go na stronę Jezusa. Sytuacja to jest jedno spotkanie, ta sama rozmowa. Piotr wziął wówczas na stronę i zaczął upominać Jezusa. Niech Bóg cię przed tym zachowa, Panie. To ci się nie może zdarzyć. On jednak odwrócił się i powiedział Piotrowi, czyli Jezus powiedział, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 5 minut różnicy. Boże objawienie, cielesne objawienie. Jeden człowiek, jedna sytuacja, jedna rozmowa. 5 minut. Ile razy to tak jest w nas? Ile razy to tak było we mnie? Że człowiek robi coś z pobudzenia Bożego, mówi coś z pobudzenia do Bożego, a za chwilę coś się innego dzieje. Więc musimy być bardzo wrażliwi na tym, z czego udzielamy. Czy z Bożego objawienia, z Ducha, który mieszka w nas? Czy z tego, który nam z tego świata chce przypominać o naszej starej naturze. Piotr wpierw zgadza się z Jezusem, a za chwilę się nie zgadza. Mówi z ducha, a za chwilę z cielesności.
Ewangelia będzie nas konfrontowała, w nas konfrontowała wszystko to, co złe. Kiedy przychodzi Ewangelia, kiedy przychodzi objawienie, to to, co w nas jeszcze złe, będzie konfrontowane. I kiedy uczniowie chodzili z Jezusem po ziemi, im brakowało pełnego, ja to tak sobie nazwałem, pełny obraz. Oni mieli swoją wizję, swoją bardzo wąską wizję, nazwijmy to. Oni chodzili z Jezusem, bo oczekiwali, że On wyzwoli ziemię Izraela, że On przegoni tam Rzymian i tak dalej. I to była ich bardzo wąska wizja. Jezus od ciebie i ode mnie wymaga pełnego obrazu. Oczywiście pełnego, na ile to jest możliwe. Co mam na myśli o tym? O tym, żeby nie koncentrować się na detalu. Dzisiaj jesteśmy tutaj na nabożeństwie. Jeżeli przyszedłeś tutaj i na przykład ktoś oceni to, no fajne nabożeństwo, niefajne nabożeństwo, miało sens, nie miało sens. Ale popatrz, tu jest Kościół. To nabożeństwo to jest tylko jeden z elementów. Tu jest Kościół, tu są ludzie, tu są służby, tu są nawrócenia, tu są rzeczy na zewnątrz i byśmy mogli tak się posuwać. Pełen obraz sytuacji. Czasami jest tak, że my, jako chrześcijanie, szukamy miejsca komfortu, a nie miejsca budowania Bożego Królestwa. Bo mi jest, na tym nabożeństwie mi jest fajnie, a na innym nabożeństwie byłoby na przykład niefajnie, bo mi się nie podoba, tak? To jest miejsce komfortu, gdzie podmiotem jestem ja, a nie Boże Królestwo w mieście, Boże Królestwo w Polsce, Boże Królestwo tutaj na świecie. Więc pełen obraz, Jezus zawsze chodził w pełnym obrazie. Pełen obraz jest domeną dojrzałości chrześcijańskiej, że widzisz coś więcej niż tylko czubek swojego chrześcijańskiego nosa. Że widzisz coś więcej niż tylko niezadowolenie z sytuacji, bo na przykład ktoś nie stanął na twoim jak gdyby miejscu, na wysokości odpowiedniej. Że widzimy coś więcej, że to Bóg buduje swój Kościół, że On jest Panem Kościoła i być może ludzie czasami zawalają, być może nie domagają, być może nie zrobią, ale Bóg i tak buduje swój Kościół. To Jezus jest Panem Kościoła. Więc pełen obraz jest obowiązkiem, domeną, do czego powinniśmy dążyć. Jest takim papierkiem lakmusowym dojrzałości chrześcijanina, że nie myślisz już tylko o tym, co jest tu i teraz i dla mnie i wygodnie i czy mi by się podobało, ale myślisz, co Bóg robi. Czasami to mogą być rzeczy niekomfortowe. Apostoł Paweł, jak był w podróżach, to on miał w zasadzie same niekomfortowe sytuacje, bo tu go chcieli zabić, tu go chcieli utopić, tam statek rozwalił. W zasadzie on powiedział, by mógł powiedzieć, Boże, no ja Ci służę, a tu, no to ja się zbieram, bo to chyba nie ma sensu. Ale on wiedział, do czego jest powołany. On wiedział, jaka jest jego rola. On wiedział, dlaczego Bóg go wzbudził. On wiedział, co on ma zanieść tym ludziom. On wiedział, jaki rodzaj przekazu daje i jaki to ma znaczenie. To, że ktoś mu nawet, przepraszam, napluje w twarz w danej sytuacji, nie odwróci go z drogi obranej i wyznaczonej mu przez Ducha Świętego. Amen? I takie sytuacje nas też mogą spoglądać w życiu, że zostaniemy niedocenieni, zostaniemy, nie wiem, pominięci, ktoś się nie przywita, ktoś się nie uśmiechnie, ktoś nie poda ręki, ktoś jeszcze albo jeszcze jakaś inna sytuacja i już nam jest niewygodnie w naszym chrześcijaństwie. Ale pełen obraz powoduje to, że ty wiesz, że nie jesteś tu dla danej chwili, tylko ty tu jesteś dla Bożego Królestwa. Że jesteś dla Bożego Królestwa w tym mieście, że jesteś dla Bożego Królestwa w Polsce i na tym świecie. Więc pełen obraz to jest domena synostwa, nie niewolnika. W Ewangelii Jana 15:15, nie będziemy tego otwierać, tam jest napisane, że już was nie nazywam sługami, tylko synami. Dlaczego? Dlatego, że objawiłem wam, to już nie jest tajemnicą. Ewangelia Jana 15:15. Jezus mówi, już nie nazywam was sługami, tylko synami, dlatego, że objawiłem wam, pokazałem wam. I taka bardzo smutna historia w Biblii, która jest zapisana, kiedy jest, czytamy tam o marnotrawnym synie i on przyszedł, to znaczy to akurat jest
cudowny obraz łaski, ale pozycja starszego syna, który był w domu ojca, który powiedział: tato, ale ja tam nie wejdę, to jest w ogóle poza mną. Jego obraz został zwężony do danej sytuacji. Został niedoceniony, powiedział: nawet koźlęcia nie dałeś, a ojciec mu powiedział: ale synu, ale wszystko moje jest twoje. Więc pełen obraz, miejsce komfortu czy miejsce budowania Bożego Królestwa. To jest wybór, który stoi przed nami. Jest to bardzo ważny temat, dlatego że nas to prowadzi dalej. To już będzie ostatnia myśl. Chrystus we mnie to panowanie nie tylko we mnie, Chrystusa, ale przeze mnie. Chrystus w Kościele to nie tylko panowanie w Kościele, ale to panowanie Kościoła. I znowu powiemy: wow, czy się za daleko gdzieś nie posuwamy. Ale Kościół jest powołany do sprawowania Bożego autorytetu. To znów jest pełen obraz, to znów jest element pełnego obrazu, że my wiemy, że to nie są narzędzia dla naszego dobrego samopoczucia, to nie są narzędzia dla naszej zabawy, ale to są narzędzia budowania Bożego Królestwa. I tam w tej rozmowie Piotra z Jezusem padły słowa, że dla Kościoła są przeznaczone klucze Królestwa. Czy zastanawiałeś się, co to znaczy dla ciebie, dla mnie w swoim życiu? Klucze Królestwa. To nie straciło na swojej aktualności. Klucze Królestwa są dane Kościołowi. Klucze Królestwa są dane wierzącemu. I te słowa, które właśnie mówiłem o starszym synie, które padły: i synu, wszystko moje jest twoje. Dla mnie tak naprawdę to są słowa, których nie do końca rozumiem. Wszystko, Bóg mówi, wszystko moje jest twoje. Jaki to jest poziom Bożego zaufania? Jaki to jest poziom nie tylko już autorytetu, ale Bożego zaufania? Dlatego, że Kościół jest powołany do stania w miejscu autorytetu. Dlatego, że czytamy o tym też w Izajasza, 9 rozdział w pierwszej części wersetu 5. A syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu. Mowa o Jezusie. Władza spocznie na jego ramieniu. Jeżeli Jezus jest głową Kościoła, to jaką władzę ma Kościół? Jeżeli Jezus jest głową Kościoła, to jaką władzę ma wierzący? Amen. Władza spocznie na jego ramieniu. My w jego imieniu sprawujemy to. I to są rzeczy, które wiem, że stoją dopiero przede mną, żebym to zrozumiał, ale dlatego Chrystus we mnie to ten rodzaj autorytetu. Chrystus we mnie to ten rodzaj władzy. Czy to rozumiesz, czy to nie rozumiesz? On jest dany. Jeżeli to rozumiemy, to cudownie. Ja jeszcze będę dalej to zgłębiał, ale jeżeli nie rozumiemy, to musimy się skonfrontować z tym słowem, bo to nie zmienia rzeczywistości. Nawet jeżeli nie rozumiemy tego słowa, to nie zmienia rzeczywistości, że władza spoczęła na ramieniu Jezusa Chrystusa, a On jest głową Kościoła, a ty jesteś członkiem tego Kościoła. I w miejscu Jezusa Chrystusa sprawujemy to, co Jemu zostało dane. Więc mamy wyzwania, słuchajcie, mamy wyzwania i kiedy jesteś w tej pozycji, kiedy wiesz, że Chrystus w tobie, nie ja, ale Chrystus w tobie, to możesz odsunąć wszelkie ograniczenia, to możesz o wszelkie bariery, dlatego że nowy rodzaj potencjału, nowy rodzaj autorytetu, nowy rodzaj możliwości masz w sobie. I to, czy to wypuścisz, tak jak powiedziałem, uzewnętrznisz na zewnątrz, to będzie twoją odpowiedzialnością. Czy to będziesz tłamsił wewnątrz, nie dawał temu przestrzeni, będzie to żyło, ale będzie to karłowacało, nie będzie rozwoju, nie będzie wzrostu, nie będzie dobrego pokarmu, to jest nasza odpowiedzialność. Dlatego, że wraz z wszelkimi przywilejami, z wszelkim miejscem, z wszelkim autorytetem zawsze idzie odpowiedzialność.
Jeżeli Chrystus obdarzył nas takim potencjałem, zaszczytu, to obdarzył nas też odpowiedzialnością, co my z tym robimy. To Kościół powinien nadawać bieg pewnym rzeczom. I wierzę, że nadaje. Nie mówię tego absolutnie. To Kościół powinien nadawać, inicjować pewne rzeczy na ziemi, w Polsce, w Ustroniu, które powinny się wydarzać. To Kościół powinien przeciwstawiać się rzeczom, które się dzieją. Bo nie wszystko się dzieje z woli Boga. Diabeł robi sobie, co chce na tej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że Kościół bardzo często jest cofnięty, schowany i nie jest w miejscu autorytetu. Jezus zawsze był w miejscu autorytetu. Kiedy się poruszał po ziemi, zauważcie, to On funkcjonował z miejscu autorytetu. Kiedy On mówił do rzeczywistości, to On mówił, ucisz się, otwórz oczy. On nie modlił się, Boże, Ojcze, no Ty znasz tego Zacheusza. No może nie był tam najszczęśliwszym człowiekiem, ale bądź pełen łaski, otwórz. Nie, On nakazywał. Dlaczego? Dlatego, że On wiedział, że to, co zaatakowało Zacheusza, to była choroba. To była choroba oczu. Kiedy On był na łodzi z uczniami i uczniowie Go budzą i mówią, Panie, obudź się, bo toniemy, to nie zaczynał modlitwy na zasadzie, Boże, a co chcesz nas nauczyć przez tą burzę? Boże, co chcesz nas nauczyć przez ten sztorm? On dobrze wiedział, że sztorm został wzbudzony przez diabła, żeby ich zabić. I On powiedział jedno słowo, ucisz się. I to wystarczyło. To była najkrótsza modlitwa, którą znam. Ucisz się. Cisza. I wszystko Go posłuchał. Dlaczego On tak funkcjonował? Dlatego, że On znał doskonale wolę Ojca. On nie musiał pytać. Ja myślę, że nie będzie to nadużyciem, że powiem to samo. Jeżeli znasz wolę Ojca, to nie musisz o wszystko pytać. Ty nie musisz pytać, czy się masz pomodlić o chorego. Dlatego, że wolą Ojca jest zdrowie. On nie stworzył choroby. Nie musisz się zastanawiać, a może On przez tą chorobę chce kogoś coś nauczyć. To, że Bóg może kogoś nauczyć, to jest zupełnie osobna sprawa, ale to, że nie jest inicjacja choroby nie jest Jego, to jest oczywiste. Jeżeli znasz wolę Ojca i czytasz, że Bóg stworzył człowieka doskonałym w raju i nie stworzył choroby, a choroba była efektem przekleństwa, które spadło, to wiesz, że masz autorytet i możesz mówić do tej choroby, odejdź, złam się w imieniu Jezusa. To jest poziom autorytetu dla Kościoła, to jest poziom autorytetu dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Setnik rzymski, kiedy rozmawiał z Jezusem, on doskonale znał poziom autorytetu. On mówił, ja mówię i idą. Ale kiedy chcemy funkcjonować w poziomie autorytetu, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Musimy być absolutnie poddani autorytetowi. My musimy być poddani autorytetowi Ducha Świętego i Jezusa. I wtedy możemy czynić to, co On chce czynić. Wtedy możemy w Jego imieniu wypowiadać słowa. Nie z nas, bo z nas wszelkie przeciwności będą puchły ze śmiechu. Tak jak synowie z Cewy. Będą puchły ze śmiechu. Chrystusa znam, Pawła znam, ale coś ty za jeden. Ale kiedy funkcjonujemy w miejscu autorytetu, znamy myśli Boga, znamy myśli Ojca, słyszymy głos Ducha Świętego, to nie my. To nie my nakazujemy tej chorobie się cofnąć. To nie my nakazujemy złamać wszelkie zasilające ją źródła. To nie my przeklinamy tą chorobę w imieniu Jezusa Chrystusa, ale Duch Święty w nas. I to jest poziom autorytetu. Oczywiście każdy z nas powie, no ale co zrobić, jak, nie wiem, pomylę się, albo mi coś nie wyjdzie, albo nie wiem, albo błąd zrobię. Masz Ojca w niebie. Ojca, nie Pana. Nie Pana, który jest Panem, ale Panem Sprawiedliwości, tylko masz Ojca w niebie. I Ojciec zawsze na swoje dzieci będzie patrzył z miłością. Nawet kiedy popełnimy pomyłkę, kiedy popełnimy błąd, nawet kiedy upadamy, to On jest Ojcem swoich dzieci. On się nie cieszy z pomyłek. On nie ma radości w karceniu, chociaż czasami wie, że to już nie ma innego formy nacisku. Ale On jest Ojcem.
ojcem swoich dzieci i On wychowuje. Tak jak każdy z nas, który jest ojcem, który są rodzicami, On wychowuje. My jesteśmy dziećmi, a nie bękartami. My jesteśmy synami, my jesteśmy córkami w Duchu Świętym. Dlatego możemy zawsze z ufnością przyjść do taty i powiedzieć: tato, chciałem dobrze, wyszło jak wyszło, daj mi siły, aby następny raz było lepiej. A ojciec z radością, jak do syna marnotrawnego, będzie bieg: synu, tu jest twój pierścień, tu jest twoja szata. Nie zdążył się jeszcze nawet wykąpać od tych świn. Już był ubrany. Ale kiedy staniemy w miejscu starszego syna, to usłyszymy przykre słowa, nawet kiedy będziemy mieli 50 lat w domu ojca. A ojciec powie: ale synu, wszystko moje jest twoje. Wszystko było do dyspozycji, nie chciałeś, bałeś się, nie ufałeś, że to jest dla ciebie, a ja dla ciebie to przygotowałem. Dlatego żyjmy Bożym rodzajem życia w nas. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Nie ja cieleśnie. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za siebie samego. To słowo musi mieć praktyczne zastosowanie dla naszego życia. Dlatego życzę każdemu, kto słuchał, życzę sobie, abyśmy przez to słowo zmieniali siebie. Przez to słowo zmieniali swoją służbę, swoje podejście, poziom swojego zaufania. Aby to słowo mogło wydać owoc, aby było słowem objawionym dla każdego z nas, nie słowem literą. Dziękuję bardzo.